Dzień dobry moi drodzy, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, jakiego chyba jeszcze u mnie nie było, ponieważ chciałabym Wam pokazać kosmetyki, które są w internetach nieznane, a które moim zdaniem są po prostu fantastyczne. To są produkty, na których ja w wielu wypadkach pracuję od lat i mam do nich pełne zaufanie i jestem no prawie że przekonana, że jeżeli tylko ich użyjecie, to one naprawdę skradną Wasze serce. Mój makijaż jest dzisiaj wykonany w większości przy użyciu kosmetyków, o których będę Wam dzisiaj mówiła, więc mam nadzieję, że ta tematyka jest dla Was interesująca. Zapraszam do oglądania dalej. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od pielęgnacji i tą kategorię otworzą produkty Sol de Janeiro. Nie wiem, czy słyszeliście, czy słyszałyście o tej marce, ale to jest jedno z moich ulubionych marek do pielęgnacji ciała. Zacznę od balsamu, który jak widzicie wykorzystałam prawie że do końca, więc tutaj mamy denko, można powiedzieć. I to jest balsam, to jest masło, które niesamowicie nawilża moją skórę i ten piękny zapach utrzymuje się tak długo, że myślę, że swoją intensywnością i długotrwałością przebija niejedne perfumy. Tutaj z tej linii mam również mgiełkę zapachową, która towarzyszy mi przez cały dzień. Lubię sobie nią odświeżać ten zapach, ponieważ tak go lubię, że naprawdę zależy mi na tym, żeby on towarzyszył mi przez długie godziny. Wiem, że jest trochę tak, że my do zapachów się przyzwyczajamy i może ja tego nie czuję, inni czują, ale po prostu jestem od tego zapachu uzależniona i lubię go poprawiać w ciągu dnia. Z tej linii mam jeszcze balsam do ust, Brazilian Kiss, który ma niestety taki mały minus, ponieważ on jest trochę gorzkawy, natomiast znowu ta regeneracja ust w połączeniu z przepięknym zapachem jest czymś, co naprawdę lubię i mogę Wam jeszcze powiedzieć, że ja się wybieram na łowy i planuję sobie zakupić ten taki brązujący olejek do ciała z tej kategorii już niedługo wakacje, a ten olejek już spotkałam kiedyś na jakiejś sesji zdjęciowej, któraś z gwiazd mi go pokazała i on tworzy efekt takiej skóry muśniętej słońcem, przepięknie nawilżonej, promienie słońca się cudownie odbijają na naszej skórze i po prostu wyglądamy jak boginie. Drugi produkt, o którym muszę Wam opowiedzieć, to nawilżający koktajl do twarzy 3 w jednym od Nakomi i wydaje mi się, że kiedyś już Wam go pokazywałam w którymś z filmów. To jest w zasadzie maseczka do twarzy i tutaj ten efekt 3 w jednym jest uzależniony od tego po prostu na jak długo ją nakładacie. Ja bardzo lubię ją nakładać na noc i wtedy moja skóra rano jest naprawdę fajnie zregenerowana. Tutaj też macie piękny zapach, takie info Wam sprzedam. I powiem Wam jeszcze o triku, który lubię stosować w przypadku makijażu moich dojrzałych klientek, więc tutaj mam taki makijażowy trik dla makijażystek. Jeżeli pracujecie z osobą, której skóra jest dojrzała i niestety trochę poszarzała i przesuszona, to zacznijcie od makijażu oka, nałóżcie w tym czasie tą maskę na twarz i jak skończycie makijaż oka, zdejmiecie nadmiar tej maski, ponieważ ona wtedy posiedzi jakieś 15-20 minut na skórze i nałożycie podkład, to naprawdę zauważycie różnicę. Skóra będzie nawilżona, będzie taka ładnie napięta, będzie wypoczęta i naprawdę podkład nałoży się o wiele bardziej równomiernie. Nie będzie tych podkreślonych, suchych skórek i naprawdę będzie o wiele trwalszy. Teraz pokażę Wam kosmetyk, który ułatwi Wam stylizację włosów. Ja do wszystkich tutoriali czeszę się sama, więc szukałam ostatnio produktu, który mi tą stylizację ułatwi i który sprawi, że moja fryzura będzie bardziej długotrwała. I jakiś czas temu spotkałam w Rossmanie taki fajny kosmetyk od Schwarzkopf Biology i to jest taki spray chroniący przed wysoką temperaturą z algami morskimi. I ja zauważyłam w internecie, że jedni go kochają, drudzy go nienawidzą. Na YouTubie nigdy go nie spotkałam, natomiast gdzieś tam czerpałam opinie z wizażu. Ja muszę Wam powiedzieć, że zdecydowanie należę do osób, które go pokochały, ponieważ po pierwsze moje włosy rzeczywiście są bardziej wygładzone, są bardziej lśniące, stylizacja jest przyjemniejsza, nawet szybsza, fryzura bardzo dobrze się utrzymuje i mało tego, mam nawet wrażenie, że kiedy go używam, to moje włosy są mniej zniszczone. On delikatnie pachnie, więc jeżeli szukacie fajnego kosmetyku, który ochroni Was przed wysoką temperaturą i który sprawi, że fryzura będzie bardziej właśnie długotrwała, to naprawdę warto go przetestować. Moi drodzy, zbliżają się ciepłe dni, prawdopodobnie zaraz wskoczymy w krótkie ubrania, pokażemy nogi i wiem, że nie każdy lubi używać samoopalaczy, opalać się na solarium, czy w jakikolwiek inny sposób. Dlatego też chciałabym Wam pokazać kosmetyk, którego uwielbiam używać na sesjach zdjęciowych i to jest balsam brązujący do ciała Vita Liberata Body Blur. Moim zdaniem to jest jeden z najlepszych brązujących balsamów, jakich kiedykolwiek używałam, ponieważ po pierwsze jest naprawdę bardzo łatwy w aplikacji, po drugie nie robi smug, a po drugie jak wyschnie, to praktycznie nie brudzi Wam ubrań. Jeżeli boicie się właśnie używania samoopalaczy,
wybacza, to myślę, że to będzie dla Was bardzo dobra alternatywa, ponieważ po prostu jak weźmiecie prysznic, to się go pozbędziecie. Efekt tego bronzera, jeżeli mogę go tak nazwać, jest bardzo naturalny, ponieważ nie jest on ani za pomarańczowy, ani zbyt oliwkowy, jest po prostu bardzo neutralny. On się dostosowuje praktycznie do każdej karnacji, więc myślę, że z czystym sumieniem mogę Wam go polecić. Mój ulubiony odcień to medium, czyli ten średni, ponieważ on daje Wam właśnie efekt takiej skóry muśniętej słońcem bez zbytnio przerysowanego efektu. Pielęgnację mamy za sobą, przechodzimy teraz do kategorii makijażu. Zaczynamy od serum koloryzującego Lumen Instant Glow Beauty Serum. Ja już go kilkukrotnie pokazywałam na moim kanale, natomiast rzadko kiedy widziałam go w innych filmach na YouTubie, a uważam, że to jest produkt, który naprawdę zasługuje na rozsławienie, bo jest fantastyczny. Od razu Wam powiem, że jeżeli lubicie mocno kryjące podkłady i tak mocnego krycia szukacie, to nie będzie to produkt dla Was, natomiast ja je uwielbiam przede wszystkim za tą lekkość, za tą świetlistość, jaką zostawia na skórze i za to, że naprawdę czyni nas piękniejszymi. Ja, kiedy nie mam czasu na mocny makijaż, to nakładam sobie tylko i wyłącznie to serum, tuszuję rzęsy i wybiegam, ale lubię też stosować je jako bazę pod podkład, ponieważ ono sprawia, że ten podkład jest bardziej taki świetlisty, bardziej naturalny i po prostu wygląda przepięknie. Ja dzisiaj nałożyłam je na twarz w pierwszej kolejności. Po chwili pokryłam je drugim kosmetykiem, o którym za chwilę będę mówić. Natomiast jeżeli jeszcze do tej pory go nie używaliście, nie używałyście, to naprawdę warto zwrócić na nie uwagę. Bardzo cieszę się, że po mojej rekomendacji osoby, które je zakupiły, zostawiły mi gdzieś tam komentarz albo wiadomość, że sprawdza się naprawdę świetnie, a uwierzcie mi, że to jest dla mnie bardzo ważne, żeby moje rekomendacje Wam służyły, więc cieszę się, że tak polubiliście to serum, bo ja je kocham. A na serum Lumen nałożyłam dzisiaj jeden z moich ulubionych BB Cream, BB Creamów, czyli produkt od Miszy, Perfect Cover BB Cream, który rzeczywiście ma naprawdę mocne krycie. Jest to BB Cream na bazie kwasu hialuronowego, więc przepięknie nawilża skórę, plus jeszcze chroni Was przed promieniami słonecznymi, ponieważ tutaj mamy SPF 42. Ja akurat używam numeru 27 i tutaj jeżeli chodzi o tą kolorystykę, to myślę, że jest ona jednak trochę minusem, ponieważ jako, że jest to produkt koreański, to mamy dosyć sporo tonacji różowej w odcieniach do wyboru. To jest coś, czego ja nie do końca lubię. Wiem, że wiele z nas woli te piaskowo-żółte kolory, więc musicie takiego poszukać, jeżeli ten produkt będzie Was interesował i jeżeli taka tonacja będzie odpowiadała typowi Waszej skóry. Natomiast teraz powiem Wam, za co ja ten kosmetyk lubię. Rzeczywiście jest to krem koloryzujący, który ma krycie, a bardzo często jest tak, że te BB creamy, jeżeli mogę to tak odmienić, po prostu tego krycia praktycznie nie mają. Tutaj mamy trwałość, mamy naprawdę bardzo lekkie wykończenie, to jest naprawdę bardzo fajny produkt na lato, no i rzeczywiście ta wysoka ochrona przed promieniowaniem słonecznym czyni ten produkt moim zdaniem naprawdę bardzo dobrym. Teraz trochę się uśmiecham sama do siebie, ponieważ opowiem Wam o korektorze, o którym może nie jest bardzo głośno w internetach, natomiast jest to produkt, który dziesiątki razy pojawiał się na moim kanale, więc myślę, że wiecie, o czym będę za chwilę opowiadać. Mowa o korektorze Art Deco Longwear Concealer w wersji wodoodpornej. To jest korektor, który kiedyś trafił w moje ręce bardzo przypadkowo i naprawdę nie spodziewałam się, że tak go pokocham. Uwielbiam go za krycie, ponieważ mamy tutaj średnie krycie, które może być budowane poprzez ilość nakładanych warstw. Uwielbiam go za wodoodporność, ponieważ on sprawdza się znakomicie na przykład na ślubach, kiedy nasza panna młoda uroni łzę. Zapewniam Was, że tutaj nie powstanie taka smuga od łzy i wszystko będzie bardzo dobrze wyglądało. Lubię go również za to, że on jest naprawdę długotrwały i jeżeli nałożymy go rano i obawiamy się o to, że na przykład wieczorem skóra pod okiem nie będzie wyglądała dobrze, no to tutaj myślę, że jestem prawie pewna, że u każdej osoby, u której go nałożę, on będzie dobrze wyglądał po wielogodzinnym noszeniu. Lubię go też za to, że on świetnie wygląda na skórach dojrzałych i nie podkreśla zmarszczek. No dobra, to teraz pudry. Oczywiście wiecie, że jestem wielką fanką pudru Laura Mercier Translucent Powder, natomiast mam dla Was jeszcze dwie propozycje, które moim zdaniem są równie dobre, a niestety trochę o nich cicho. Zacznę od propozycji selektywnej, czyli od pudru Hourglass Translucent Setting Powder. To jest puder, który daje trochę bardziej rozświetlające wykończenie niż puder Lory, co czyni go moim zdaniem znakomitą propozycją dla osób właśnie ze skórą dojrzałą. Ja bardzo lubię go za to, że on przepięknie wygładza skórę i poprzez to swoje delikatnie rozświetlające wykończenie, tutaj słowo delikatnie jest słowem klucz, nie podkreśla zmarszczek, a wręcz nawet sprawia, że skóra wygląda promienniej. Oczywiście, jeżeli na skórę dojrzałą nałożyłybyśmy zbyt perłowy, na przykład
puder, no to te zmarszczki mogłyby zostać podkreślone, ale to samo ma się z matem. Jeżeli nałożymy zbyt mocno matujący puder, to te zmarszczki też będą podkreślone, więc tutaj musimy szukać takiego jakby półśrodka i produktu, który nie będzie ani zbyt matowy, ani zbyt mocno rozświetlający i myślę, że ten puder z Hourglass jest w tym wypadku idealny. Ja bardzo go lubię, on przepięknie i świetnie utrzymuje mi podkład. Makijaż wymaga mniej poprawek niż przy użyciu innych pudrów i uważam, że jest po prostu znakomity. I pudrem, który daje podobne wykończenie, jest puder Belle Hypoallergenic Perfectionist Powder, więc jeżeli szukacie czegoś trochę tańszego, to myślę, że naprawdę polubicie się z tym pudrem. Ja właśnie ten puder w tej chwili mam na twarzy, nie używałam w ogóle Hourglass, tylko przypudrowałam się pudrem z Belle Hypoallergenic, nałożyłam go również pod oczy. Ja już go Wam kiedyś pokazywałam w filmie o tanich zamiennikach drogich kosmetyków, porównywałam go właśnie do pudru Laura Mercier, mówiąc, że on ma troszeczkę bardziej rozświetlające wykończenie i to się wszystko zgadza. Bardziej nawet myślę, że porównałabym go w tej chwili do pudru z Hourglass, bo on rzeczywiście przepięknie utrwali Wam makijaż i delikatnie go rozświetli. Naprawdę warto zwrócić na niego uwagę. Pokażę Wam teraz paletkę do makijażu, którą sama rzadko widuję, a którą uważam, że naprawdę warto znać. Mówię o paletce Kobo Shine On. To jest taka paletka, w której mamy 6 przepięknych cieni do powiek oraz rozświetlacz i rzeczywiście, jeżeli chcielibyście zrobić makijaż oka tylko i wyłącznie przy użyciu tych cieni do powiek, no to musicie liczyć się z tym, że tutaj nie ma żadnego matu, więc stworzycie taki mocno migoczący makijaż. Natomiast ja bardzo lubię te cienie przede wszystkim za pigmentację, która jest moim zdaniem wyśmienita, nie jest ani za mocna, ani za lekka. Bardzo łatwo buduje się efekt krycia, bardzo łatwo się nimi pracuje, ponieważ one się świetnie rozcierają, bardzo dobrze się ze sobą łączą i uważam, że naprawdę warto jest mieć tą paletkę. To samo dotyczy tego rozświetlacza, którym sobie, zobaczcie, rozświetliłam moją buzię, nałożyłam go również na dekolt. To jest kolor, który porównałabym trochę do rozświetlacza Becca Champagne Pop. On ma troszeczkę mniej tego pomarańczowego pigmentu, chyba nawet trochę lepiej, ponieważ ta Becca czasami jest za ciemna dla niektórych karnacji, a tutaj uważam, że jest to po prostu bardziej uniwersalny kolor. Moi drodzy, wiecie, że ja uwielbiam podkreślać moje brwi pomadą, natomiast jeżeli nie mam dużo czasu, to lubię korzystać z kredek i odkryłam bardzo fajną kredkę do brwi z NYXa, to jest Precision Brow Pencil i to jest taka kredka, która, słuchajcie, ma bardzo fajny kształt, ponieważ ona jest taka prostokątna, czyli ja używam jej po prostu w ten sposób, że jeżeli chcę sobie dorysować pojedyncze włoski, to rysuję je samą końcóweczką tej kredki, natomiast jeżeli już się tak turbo spieszę i muszę bardzo szybko podkreślić brwi, to przekręcam sobie tą kredkę tak na płasko i po prostu bardzo szybko wypełniam sobie wszystkie przestrzenie pomiędzy brwiami. Naprawdę fajnie się z nią pracuje, ona nie jest ani za sucha, ani za kremowa, jest lekko woskowa, ale uważam, że to dobrze. No i z drugiej strony, słuchajcie, macie grzebyczek do przeczesywania brwi, więc to jest naprawdę produkt, którym można błyskawicznie brew podkreślić. Pokażę Wam teraz perełkę za groszy, czyli pigment, który absolutnie uwielbiam. Mowa o pigmencie od My Secret Magic Dust Pigment. I przygotowując się do tego odcinka, zauważyłam, że on chyba jest w tej chwili na jakichś wyprzedażach. Mam nadzieję, że nie będzie wycofywany, ponieważ uważam, że to jest naprawdę znakomity produkt. Bardzo lubię go przede wszystkim za to, że tutaj drobiny tego brokatu są na tyle drobno zmielone, że one nie przeszkadzają mi w tym makijażu, tylko sprawiają, że jest taki bardziej unikatowy i wyrafinowany. On się praktycznie nie osypuje, przepięknie przykleja się do bazy pod pigment. No i tutaj muszę powiedzieć, że ten kolor uważam, że wygląda naprawdę bosko i ten pigment mogłabym pomyśleć, że kosztuje o wiele, wiele więcej. I mogę Wam jeszcze sprzedać taki mój trik, że jeżeli lubicie właśnie taki pistacjowy odcień, który ja w tej chwili mam na powiece, oczywiście odcień napiszę Wam w opisie, to połączcie go z czekoladowym Smoky Eyes. Jest to jeden z moich ulubionych makijażów. Teraz pokażę Wam pomadkę, którą ja kiedyś dostałam na evencie Givenchy i chyba nigdy, nigdzie indziej jej nie widziałam, a uważam, że ona naprawdę zasługuje na to, żeby zobaczyło ją wiele osób, ponieważ kolor i konsystencja to jest coś cudownego. Mowa o pomadce Le Rouge Liquid i ja opowiadam Wam w tej chwili o odcieniu 106, ponieważ ten mam i tego używam. Mam go w tej chwili na ustach i jestem w nim zakochana. Ta pomadka to jest taka alternatywa dla osób, które chciałyby mieć takie matowe wykończenie, ale ich usta są po prostu na to za suche. Nie mogę Wam obiecać, że będzie to pomadka, która się nie będzie odbijała na szklance, jeżeli na przykład będziecie coś pić, natomiast jest to pomadka o przedłużonej trwałości. Ona nie wysusza ust, daje takie jakby lekko satynowe wykończenie, bardzo je lubię i to jest jedna z moich ulubionych pomadek do
makijażu ślubnego, ponieważ ten kolor zgaszonego różu uważam, że wygląda bardzo romantycznie i naprawdę uzupełnia wiele makijaży. Mam jeszcze do pokazania dwie fantastyczne konturówki do ust, o których też rzadko kiedy słyszę. Zacznę od konturówki MAC w odcieniu Oh Honey. Jeżeli lubicie kolorystykę nude, natomiast jest ona dla Was trochę za smutna, to myślę, że może Wam się spodobać ta konturówka, ponieważ tutaj mamy do czynienia z konturówką nude o takim lekko morelowym odcieniu. Ona wygląda szalenie ciekawie, naprawdę. Rzadko kiedy widuję tak udane kolory i ona jest o tyle dobra, że możecie ją nakładać na całe usta, ponieważ jest to konturówka bardzo miękka, ale zastygająca, więc możecie na przykład nosić ją albo samodzielnie, albo możecie na przykład nałożyć na nią pomadkę, ona wtedy przedłuży jej trwałość. Ja lubię ją nawet nakładać tak, że najpierw aplikuję konturówkę, a później tylko i wyłącznie balsam do ust i całość trzyma mi się dobrze i prezentuje się naprawdę super. Druga konturówka, może trochę bardziej znana, ale myślę, że nadal nie jest o niej wystarczająco głośno, to konturówka od Maybelline Color Sensational w moim ukochanym odcieniu 10 Nude Whisper. To jest konturówka, która ma dosyć podobną konsystencję do konturówki z MAC, ponieważ jest równie miękka, natomiast jest o wiele tańsza. Jest to konturówka automatyczna, spokojnie możecie ją nałożyć na całe usta i jest to odcień zgaszonego, brudnego różu, również bardzo uniwersalny i myślę, że właśnie przez tą swoją lekko różową tonację będzie to świetna opcja na nadchodzący sezon ślubny. Uff, pogadane! Moi drodzy, jeżeli ten odcinek jest dla Was ciekawy i przydatny, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Wiecie, że ja dużo kosmetyków kupuję z racji mojego zawodu i często trafiam na perełki, o których nie jest zbyt głośno w internecie, a które myślę, że warto poznać. Jestem pewna tych kosmetyków, o których Wam dzisiaj mówię, ponieważ stale ich używam, uwielbiam je. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Wy je znacie. Ale to nie wszystko. Jeżeli Wy znacie jakieś fajne kosmetyki, których myślicie, że inni mogą nie znać, no to koniecznie podzielcie się ze mną i z innymi widzami w komentarzach, też chętnie się dowiem. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to czekam na Wasze kciuki w górę, na subskrypcję i do zobaczenia następnym razem.